Wysoka Izbo, 1 września 1939 roku, 83 lata temu, Niemcy ogarnięte hitlerowską, nazistowską ideologią w porozumieniu ze Związkiem Sowieckim, ogarniętym ideologią komunistyczną, rozpoczęły II wojnę światową, bez żadnego ostrzeżenia atakując Rzeczpospolitą Polską. W tym szczególnym dniu oddajmy hołd i uczcimy minutą ciszy wszystkie ofiary obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, agresji niemieckiej i sowieckiej. Wspomnijmy także i oddajmy głęboki hołd naszym poprzednikom, posłom II Rzeczpospolitej, którzy oddali życie za Polskę w czasie II wojny światowej. W czasie II wojny światowej poniosło męczeńską śmierć 400 parlamentarzystów. Ich cierpienia i dania krwi nie były daremne, współtworzyły fundament, na którym opiera się niepodległość naszej ojczyzny. Uczcimy ich ofiarę minutą ciszy. Dziękuję bardzo.